Dzisiaj jest, licznik wskazuje już ponad 150 tysięcy wydanych PESEL-i. To jest bardzo ważne. Pokazuje, jak ogromny jest wysiłek w tym zakresie, ale też pokazuje, jak idzie dobrze nasza współpraca, mówię, rządu z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym także właśnie w Warszawie, bo jednostki samorządu terytorialnego, konkretnie gminy, bo to przyznawanie numeru PESEL jest zadaniem gminy, mają ogromne wsparcie w zakresie sprzętu, w zakresie pracowników, którzy są tam oddelegowywani z różnych instytucji państwowych, na przykład z Krajowej Administracji Skarbowej, z Ministerstwa Rolnictwa, z Agencji Rozwoju Rolnictwa. No a oprócz tego dostają na to środki finansowe. Także to jest nasz wspólny wysiłek i myślę, że jeszcze raz mogę powtórzyć, że możemy być dumni z tego, jak nam to wszystko nieźle wychodzi.